Przebieg I wojny światowej. Wojna ta trwała w latach 1914-1918. W wyniku zamachu w Sarajewie z 28 czerwca 1914 roku doszło do wypowiedzenia sobie wojny przez państwa należące do Trójprzymierza i Trójporozumienia i tak 1 sierpnia 1914 roku możemy uznać tę datę za początek I wojny światowej. Początkowo kraje mieszkańcy państw, które brały udział w wojnie, postrzegały tę wojnę jako coś takiego niespecjalnie groźnego. Jak tutaj widzimy, żołnierze, którzy jechali na front na początku I wojny światowej, byli dosyć weseli, dopisywało im humory. Gdybyśmy sobie poczytali napisy na wagonach, tu mamy na przykład wycieczka do Paryża, czyli albo do zobaczenia na bulwarach, oczywiście francuskich. Inne takie hasła, którymi żegnano żołnierzy niemieckich, to wróćcie do domu, nim liście spadną z drzew. Czyli tutaj, albo że wojna zakończy się przed Bożym Narodzeniem. Nikt się nie spodziewał, że ta wojna będzie trwała 4 lata. Niektórzy się cieszyli na tę wojnę, bo uważali, że dzięki tej wojnie niektóre państwa mogą coś zyskać lub narody mogą niektóre odzyskać niepodległość. Także tutaj wiele społeczności europejskich witało tę wojnę entuzjastycznie. No niestety okazało się, że nie do końca tak to wszystko miało się potoczyć, jak sobie obiecywano na początku wojny. Zachęcano do wstępowania do armii we wszystkich krajach, które brały udział w wojnie. Tutaj widzimy plakat rekrutacyjny z Wielkiej Brytanii, który tutaj stawia takie pytanie: dziecko, ojcu, tato, a co ty robiłeś podczas Wielkiej Wojny? Pierwszą wojnę światową nazywano właśnie Wielką Wojną. Nikt wtedy jeszcze nie wiedział, że będzie więcej wojen światowych, więc nie było tej numeracji. A tak satyrycznie przedstawiono sytuację w Europie podczas wojny. Widzimy tutaj Niemcy, które są zmuszone walczyć na dwa fronty, z Francją i z Rosją. Widzimy tutaj inne kraje. Spróbuj sam rozszyfrować, dlaczego zostały przedstawione tak, a nie inaczej. Drugi jeszcze wariant podobnej mapy rysunkowej mamy tutaj. Również polecam Twojej uwadze, przeanalizuj, co tutaj się dzieje. Tutaj jakiś sztylet z rejonu Bałkanów, tutaj jakaś ośmiornica z rejonu Rosji. Zastanów się, przypomnij sobie poprzednią lekcję, zastanów się, dlaczego autor akurat tak, a nie inaczej przedstawił narody i państwa europejskie z początku wojny. Jak wyglądała sytuacja militarna? Zobaczmy na potencjał armii, liczebności armii. Widzimy, że największą armią dysponowała Rosja, na drugim miejscu Niemcy, czyli z dwóch przeciwległych bloków militarnych. No i kolejno widzimy potencjał militarny krajów innych biorących udział w tej wojnie, oczywiście nie wszystkich tych najważniejszych. I przypomnij sobie jeszcze mapę z poprzedniej lekcji, czyli zobaczmy, w centrum Europy są państwa centralne, czyli Trójprzymierze. Na zewnątrz Trójporozumienie, czyli Rosja, Francja, Wielka Brytania. Ta sytuacja sprawiała, że państwa centralne były otoczone z dwóch stron, a państwa Antanty miały możliwość kontaktu z innymi krajami przez Ocean Atlantycki. Niemcy wiedzieli, że Niemcy będą miały problem, bo jak pamiętasz, Trójprzymierze to był sojusz państw takich jak Niemcy, Austro-Węgry i Włochy, a więc państwa leżące w centrum Europy, państwa centralne. Z kolei Trójporozumienie to były państwa leżące po obu stronach Trójprzymierza, czyli od zachodu Francja i Wielka Brytania, od wschodu Rosja. Więc Niemcy zakładali, że gdyby doszło do wojny, to będą musieli prowadzić wojnę na dwa fronty, czyli z jednej strony będą musieli walczyć z Francuzami, a z drugiej strony z Rosjanami. Żeby tego uniknąć, już przed wojną opracowano plan Schlieffena. Alfred von Schlieffen był to niemiecki oficer, który wymyślił, że żeby uniknąć wojny na dwa fronty, najpierw trzeba zaatakować Francję i pokonać Francję. Uważano, że Francja będzie łatwym łupem, ponieważ w 1870 roku Niemcy pokonali Francję w kilka tygodni. Zakładano, że teraz będzie podobnie. A po sukcesie tutaj na froncie zachodnim, czyli po pokonaniu Francji, Niemcy będą mogli przerzucić swoje wojska na wschód i tam prowadzić wojnę z Rosją. Spodziewano się, że ta wojna z Rosją potrwa dłużej.
Dlatego też nazwano ten plan też, może inaczej określano, Blitzkriegiem, czyli wojną błyskawiczną. Chciano szybko pokonać Francuzów, błyskawicznie, po to, żeby potem walczyć przeciwko Rosji. Ten plan się nie powiódł. Na froncie zachodnim zamiast wojny błyskawicznej, czyli Blitzkriegu, zapanowała wojna pozycyjna. Wojna pozycyjna, czyli tak jak tutaj widzimy, wojna, w czasie której front, czyli linia, gdzie zmagają się armie obu przeciwstawnych sobie państw, ta linia frontu się niespecjalnie zmienia. Żadna ze stron walczących nie jest w stanie zdobyć pozycji przeciwnika i utrzymać tej zdobyczy. I przez 4 lata na froncie zachodnim wojna toczyła się w okopach. Próbowano nawzajem te pozycje zdobywać, potem jak nawet się udało na chwilę zdobyć, to szybko te pozycje tracono, czyli to jest wojna pozycyjna na froncie zachodnim. Tak wyglądają okopy dzisiaj. Pierwsza ważna bitwa na froncie zachodnim, warta zapamiętania, to bitwa nad Marną. Rozegrała się ona na początku wojny, we wrześniu 1914 roku. W bitwie tej Francuzami dowodził z powodzeniem Ferdinand Foch i dzięki tej bitwie Francuzi powstrzymali pochód niemieckiej armii na Paryż. Druga ważna bitwa na froncie zachodnim to bitwa pod Ypres. 1915 rok, jest to bitwa, w której po raz pierwszy użyto gazów, aby razić wroga. To był gaz iperyt, gaz musztardowy, rozpylany z takich oto butli, i ten gaz wędrował nad okopy przeciwnika. Wędrował albo i nie. To mogła być broń obosieczna, dlatego że jeśli wiatr zmienił kierunek, to ten gaz mógł wrócić i porazić tych, którzy ten gaz uruchomili. Nieodzownym elementem I wojny światowej, elementem wyposażenia żołnierzy, były zatem maski przeciwgazowe. Tutaj widzimy żołnierza francuskiego w takiej właśnie masce przeciwgazowej. Kolejna ważna bitwa na froncie zachodnim to bitwa pod Verdun, długa, trwająca od lutego do grudnia 1916 roku. W bitwie tej zginęły setki tysięcy żołnierzy po obu stronach, czyli po stronie Ententy i po stronie Trójprzymierza. Kolejna ważna bitwa z frontu zachodniego to bitwa nad Somą z roku 1916. Warto ją zapamiętać, ponieważ to jest bitwa, w której po raz pierwszy użyto czołgów. Bitwy toczyły się też na morzu. Największą bitwą morską z okresu I wojny światowej jest bitwa jutlandzka. Tu mamy Półwysep Jutlandzki, na którym dzisiaj znajduje się w większości Dania. I tutaj nieopodal Danii rozegrała się bitwa jutlandzka. Bitwa była nierozstrzygnięta. Trudno było wskazać zwycięzców. Jest to największa bitwa morska. W 1917 roku Niemcy ogłosili nieograniczoną wojnę podwodną. Dlaczego? Dlatego, że znowu trzeba sobie przypomnieć mapę. Państwa centralne były wewnątrz Europy, państwa Ententy, czyli Trójporozumienia, były na zewnątrz. Podczas prowadzenia wojny bardzo korzystnie jest mieć możliwość kupowania broni, jedzenia, amunicji od innego kraju. I Wielka Brytania i Francja, ponieważ leżą na zachodzie Europy, mają możliwość zawsze kontaktowania się z innymi państwami, na przykład z Ameryki. I Niemcy zdawały sobie sprawę z tego, że USA pomaga Brytyjczykom, pomaga Francuzom, wysyłając okręty przez Ocean Atlantycki z pomocą dla Brytyjczyków i Francuzów. Dlatego w 1917 roku Niemcy zdecydowali się przerwać te dostawy i ogłoszono, że atakują niemieckie okręty podwodne wszystkie statki, niezależnie od tego, czy jest to statek, państwa, który bierze udział w wojnie, czy też nie. I ta decyzja niemiecka o zatapianiu wszystkich okrętów, które zmierzają do Europy, wywołała reakcję USA. Amerykanie zdecydowali się przystąpić do wojny oficjalnie. 6 kwietnia 1917 roku Amerykanie podjęli decyzję o tym, że staną do walki przeciwko Trójprzymierzu, a więc po stronie Trójporozumienia, czyli po stronie Ententy, czyli po stronie Wielkiej Brytanii, Francji i wtedy jeszcze Rosji. Oficjalnym powodem przystąpienia Amerykanów do wojny było to, że 2 lata wcześniej, w 1915 roku, niemiecki okręt zatopił statek o nazwie Lusitania, i na pokładzie tego statku znajdowali się amerykańscy obywatele. No i niejako to miał być pretekst do przystąpienia do wojny Amerykanów. Amerykanie
Takimi plakatami z kolei zachęcali do przystąpienia do armii. To jest słynny Wuj Sam. Wuj Sam, czyli taka wizualizacja prezydenta Stanów Zjednoczonych. Cała ta nazwa wzięła się z tego skrótu US Uncle Sam. I want you, czyli Wuj Sam cię potrzebuje, wstąp do armii. I jeszcze mam jeden rysunek, który też tutaj odwołuje się do właśnie Lusitanii tonącej i hasło tutaj głosi: chwyć za miecz sprawiedliwości, czyli pomści to, co się stało na morzu, pomści obywateli amerykańskich, którzy zatonęli w wyniku ataku na Lusitanię. Na froncie wschodnim podczas I wojny światowej, na początku wojny, mamy bitwę pod Tannenbergiem. Bitwa ta nazywana jest czasami drugą bitwą pod Grunwaldem. Niemcy tutaj pokonują Rosjan. W 1914 roku jeszcze mamy bitwę nad Jeziorami Mazurskimi. W roku następnym bitwę pod Gorlicami. Tu widzimy, jak się ten front przesuwał na wschód, w stronę rosyjską. Rosjanie w 1916 roku zdołali częściowo Niemców i Austro-Węgrów odeprzeć. Była wtedy kontrofensywa Brusiłowa. W 1917 roku w Rosji wybuchły dwie rewolucje. W wyniku paraliżu wewnętrznego Rosja zdecydowała się na zawarcie pokoju z Niemcami, wyłamując się tym samym ze zobowiązań złożonych Wielkiej Brytanii i Francji. I 3 marca 1918 roku Niemcy i Rosja, już wtedy radziecka, zawarły porozumienie pokojowe. W wyniku tego porozumienia, jak widzimy, Rosjanie tracili mnóstwo ziem na rzecz Niemiec, czyli w ten sposób Rosja się wycofała z wojny, tracąc dużo ziem, ale pamiętamy, że już od 1917 roku z kolei trójporozumienie zyskało innego sojusznika, czyli Stany Zjednoczone, które, można powiedzieć, wypełniały tą lukę po Rosji. Z kolei na południu Europy mamy jeszcze front południowy. Turcja na początku wojny, mimo tego, że nie była członkiem Trójprzymierza przed wojną, to zdecydowała się przystąpić do państw centralnych. Zamknęła cieśniny czarnomorskie Bosfor i Dardanele. To są cieśniny, które umożliwiają przepłynięcie z Morza Śródziemnego na Morze Czarne. I tam, w tym rejonie, właśnie wybuchła wojna. I tutaj bardzo ważna i długa bitwa pod Gallipoli, gdzie nieudanie dokonano desantu. Nieudanie, oczywiście, alianci dokonali nieudanego desantu na ten półwysep Gallipoli. Tak wyglądają fronty zachodni i wschodni podczas I wojny światowej, i widzimy tutaj, że te fronty na zachodzie, linia frontu na zachodzie, początkowo sięgała blisko Paryża, później ten front się oddalił od Francji i nie było zbyt wielkich zmian terytorialnych, ta wojna pozycyjna. Z kolei na wschodzie ten front bardzo się przemieszczał. Widzimy duże odległości pomiędzy kolejnymi liniami frontu. Podczas wojny następowały zmiany sojuszy. W 1914 roku już powiedzieliśmy, że Turcja się przyłączyła do Trójprzymierza. W roku następnym Włochy, które były początkowo po stronie Trójprzymierza, zmieniły stronę i przystąpiły do Entanty. Na miejsce z kolei Włoch do Trójprzymierza przystąpiła Bułgaria. W roku 1916 do Entanty przystąpiła z kolei Rumunia, a w roku 1917 również po stronie Entanty zaczęła walczyć Grecja, no i oczywiście Stany Zjednoczone, o czym już mówiłem. I tak wyglądał układ sił podczas I wojny światowej. Na zielono widzimy państwa centralne, czyli Trójprzymierze i ich sojusznicy. Oczywiście tutaj wchodzą też w grę kolonie. Niemieckie kolonie są zaznaczone na czerwono. Państwa Entanty są zaznaczone kolorem pomarańczowym, a takim jaśniejszym pomarańczowym są sojusznicy Entanty. Jeszcze takim bledszym kolorem mamy z kolei kolonie i dominia należące do Entanty. Kraje takie, powiedzmy, niemalże białe, to państwa neutralne, które nie brały udziału w wojnie. No i widzimy jeszcze kraje, które są dyplomatycznie związane z koalicją, czyli z Entantą.
Umundurowanie, jak widzimy, też się zmieniło podczas wojny. Na początku wojny przystąpiono do walk w takich mundurach kolorowych, powiedzielibyśmy bardzo barwnych. Natomiast życie frontowe zweryfikowało ten pomysł i jak widzimy, pod koniec wojny już armie obu przymierzy raczej wybierały kolory maskujące dla swoich żołnierzy. W 1918 roku Niemcy były już bardzo wyniszczone wojną, również gospodarczo. Miał miejsce bunt niemieckich marynarzy w porcie w Kilonii. Niemcy byli też niezadowoleni z ustroju, jaki mieli, czyli z cesarstwa. Rodził się ferment społeczny. W wyniku złej sytuacji wewnętrznej oraz złej sytuacji na froncie zachodnim, złej oczywiście z punktu widzenia Niemiec i Austro-Węgier, 11 listopada 1918 roku zdecydowano się na zawarcie rozejmu w Compiègne. To jest taki lasek, taka miejscowość pod Paryżem. Rozejm kończący wojnę podpisano w wagonie kolejowym. I oczywiście wojna zakończyła się zwycięstwem państw Trójporozumienia, czyli Entente. A więc Niemcy, Austro-Węgry, Turcja zostały krajami pokonanymi. W tym samym wagonie, w którym podpisano kapitulację Niemiec po I wojnie światowej, ciekawostka, w tym samym wagonie podczas II wojny światowej Hitler podejmował władze francuskie i tym razem Francuzi podpisywali kapitulację przed Niemcami, ale to dopiero w roku 1940, czyli jak widzimy, wagon brał udział w dwóch ważnych wydarzeniach podczas I wojny i podczas II wojny światowej. Jaki był bilans I wojny? Jak widzimy, bardzo kosztowne były działania wojenne. Wydano 208 miliardów dolarów. Straty ludzkie to 10 milionów, w tym około 400 tysięcy Polaków, którzy walczyli po obu stronach, dlatego że byli wtedy Polacy pod zaborami. Jedni Polacy mieszkali pod zaborem austro-węgierskim, niemieckim, a inni pod zaborem rosyjskim. Tak wygląda bilans poszczególnych krajów, jeśli chodzi o straty wojenne. Jak widzimy tutaj, przede wszystkim Rosja poniosła straty duże, jeśli chodzi o Entente. Natomiast jeśli chodzi o państwa centralne, to tym krajem najbardziej, który ucierpiał, to są Niemcy. Tak wyglądają straty wojenne, sumując Entente i państwa centralne, czyli Trójprzymierze. Pod koniec wojny wybuchła epidemia grypy hiszpanki, która z kolei uśmierciła 12 milionów ludzi. Podczas wojny przestawiono produkcję, gospodarkę na potrzeby wojny, dlatego mówimy o wojnie totalnej, czyli zaangażowanie całej ekonomii w proces militarny. Podczas wojny wystąpiła reglamentacja, czyli sprzedaż towarów na kartki. Wprowadzono towary zastępcze, czyli takie, które imitowały tylko ten produkt, który chcieliśmy kupić. Oprócz tego czasami siał się defetyzm, szukano dezerterów, były ataki na cywilów. Oczywiście wykorzystywano propagandę, tak jak to widzimy na plakacie, która miała kreować jakieś zagrożenie dla narodu, albo werbować ludzi do walki, albo zachęcać do kupna właśnie jakichś obligacji wojennych. I teraz bardzo ważne, podczas I wojny światowej użyto po raz pierwszy pewnych rodzajów broni. Użyto po raz pierwszy czołgów. One, jak widzimy, wyglądały zupełnie inaczej niż czołgi współczesne. Nie miały takich wieżyczek, jak dzisiaj kojarzymy z czołgami. I gąsienice biegły przez całą wysokość czołgu. Po raz pierwszy użyto ciężkich karabinów maszynowych, czyli CKM-ów. Tu widzimy też jeden z takich dziwnych wynalazków I wojny światowej, maszynę do kopania okopów, ponieważ na zachodnim froncie ta wojna pozycyjna to raczej właśnie związana była z siedzeniem w okopach, więc taka maszyna. Po raz pierwszy użyto w czasie wojny samolotów, zarówno myśliwców, czyli takich, które walczyły z innymi samolotami, oraz bombowców, czyli takich, które bombardowały cele na ziemi. A bombardowanie wyglądało tak, czyli ręcznie się dokonywało. Użyto też podczas wojny zeppelinów, czyli sterowców. Użyto po raz pierwszy, jak już mówiłem, pod Ypres gazów bojowych oraz masek przeciwgazowych, oczywiście, żeby się przed nimi chronić.
Wprowadzono pancerniki, czyli okręty bardzo mocno opancerzone i z potężnymi armatami. Po raz pierwszy użyto łodzi podwodnych, czyli U-botów, niemieckie łodzie podwodne. Użyto też bardzo dużych dział. Tutaj widzimy grubą bertę, taki ciężki moździerz, który mógł ciskać pociski na odległość 15 km. Były to działa jednak niepraktyczne, bardzo długo trwało przeładowanie takiego działa. Używano też miotaczy ognia, a żeby utrudnić przedzieranie się żołnierzy pomiędzy okopami, no to stosowano druty kolczaste. I jeszcze ciekawostka na koniec. Wyrażenie popularne dzisiaj OK tak naprawdę podczas wojny zostało wprowadzone, co oznaczało Zero Killed, czyli zero zabitych na danym odcinku frontu, na danym odcinku okopów.